zapraszam na handlowy serwer Discord. Link w opisie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj naprawdę spory pack opening. Nie żartuję. Paczka z ikoną, Prime. Paczki ze sklepu za 300 tysięcy, za 100 tysięcy, za 150 tysięcy. Paczki 82 plus razy 20. Paczki kampanii. Paczki 83 plus. To wszystko w dzisiejszym materiale. Także ja nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Dobra, to na sam początek paczka 82 plus razy 20 już biorę, pada w swoje ręce. Liczę na dobry foder. To jest najważniejsze w tym momencie, żeby tu foder wleciał, żebym na spokojnie zrobił ikonę. Bo mam trochę kart, ale jednak trochę brakuje, więc leci. Zobaczymy, kto tu będzie. Okej, jest Infor. Może Militao, co? Nie, nie jest to Militao. Berardi 88, okej. Zobaczymy, kogo on jeszcze przykrył, bo tu może być tylko w sumie Mbappe dobry. Ojojoj. Nie, słaba to jest paczka, szczerze mówiąc. W sensie 4 informy to jest na pewno duży plus, aczkolwiek widzicie, że jest tylko jeden walkout, tak naprawdę Berardi. A oprócz tego totalnie nic nie ma. Jak widzicie, na moim koncie jest 3000 FIFA points i w tym momencie mam do otwarcia te dwie paczki. Tutaj jakieś karty są Centurion, na przykład zimowe karty, wyróżnienia Toty. Więc najpierw ta za 1000 FIFA pońców. Zobaczymy, co tutaj będzie. Kup paczkę. Leci. Oby coś dobrego. Jest Future Stars. Okej, czyli syf oczywiście. Jest to plata, no chyba, że on kogoś przykrył w środku, bo to dwie karty jakieś specjalne są. Ale szczerze mówiąc wątpię bardzo. No jest szczęsny, okej, to chociaż foder. Ale oprócz tego to jest po prostu dramat jeden wielki. No tutaj Di Natale na wypożyczenie, jeszcze ikona Maldini. Ta paczka z kolei jest lepsza i ważniejsza, bo tutaj mamy też karty zwykłe, złote, rzadkie, co pozwoli mi ukończyć ikonę, tak mi się wydaje. Więc 2000 FIFA points w tym momencie leci. Trzymajcie kciuki. Jest Inform. Nie wiem, co to oznacza, czy będzie w środku coś dobrego. Jest Kovacic 87. Skipuję to. Czy coś w środku może być? A gdzie są te moje specjalne karty? No dobra, mamy 3 walkouty, 4 walkouty łącznie z Kovaciciem, to jest dobra informacja. Ale gdzie są moje karty specjalne? O rany! Boże! Boże! Ja... Da się gorzej? Chyba się nie da gorzej. A sebe warty... No... Quixel. I ten typ warty Quixel, no to jest... To jest jakiś totalny dramat, jeśli ikono Toty na wypożyczenie Pires. Ale zanim jeszcze przejdziemy do paczki z ikoną Prime, to zobaczmy sobie dwie paczki kampanii na moim głównym koncie jako uzupełnienie wczorajszego materiału, bo wczoraj były takie 3, dzisiaj są 2 i jeszcze jedna będzie na moim koncie bocznym, ale zobaczmy, pierwsza taka paczka. Okej, jest Toty nominacja. Fekir, dobra, Fekir. Nie wiedziałem, kto to jest, myślałem, że ktoś lepszy, ale ten Fekir to jest raczej tylko i wyłącznie foderek niestety. Tak, to jeszcze jedna taka paczka, zobaczmy, co tutaj będzie. Okej, jest Food Fantasy, ale Trimmel 86, no to też tylko i wyłącznie foder. Nie wiem, czy on upgrade'y może dostać, raczej nie, więc go przepalę na ikonkę. Dobra, druga paczka 82 plus razy 20, zobaczymy, co będzie w tym razem. Ostatnio był najlepszy chyba Haaland. A już nie pamiętam nawet. No nie była to najlepsza paczka na pewno, zdecydowanie. Zobaczymy. Jest Inform, Militao. Nie wiem kto... A... Rabio 86. Czy w środku jeszcze coś? Przepraszam, ale te paczki no po prostu nie oddają. No... Co ty zrobiłeś? Nasty. Co ty odwaliłeś? Czemu ty mi na laptopa skapujesz? Ale chyba nie wyłączyłeś. Stuż. Teraz za karę sieć tutaj. Sieć z widzami. Nie wolno mi na laptopa wskakiwać. Popsujesz coś i co? Dobra, idź, ale... Nie wolno. Widzicie jak... Dobra, jest ostatni spad na ikonę gotowy. Przepalam. Oby oddała w końcu ta ikonka. Zrobimy tak, że ja zamknę oczy, puszczę paczkę. Zamknę oczy. Potem wyłączę monitor, jak już zobaczycie, kto jest, i będę zgadywał. Będziecie pisać na czacie, możecie mnie bejtować lub nie, czy jest win, czy nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Tutaj mamy ekrany w przepowiedni. SN, czyli Felix, nie, Jota 8-5, ok. Portugalia, SN, wiecie co to oznacza, Eusebiusza. Aby było pięknie, jakbym go trafił, no ale zobaczymy co będzie. Mam nadzieję, że w końcu ikonka będzie w miarę przyzwoita. Ostatni traf Del Piero, no nie jest to dobry traf. No więc, uwaga. Ja zamykam oczy. Czekajcie, jak to zrobię. Poszło. Widzicie, że nie widzę. Patrzę tylko, on nie patrzy w ogóle na czat. Poczekam kilka sekund, żebyście zobaczyli kto jest i ja wyłączę monitor. Jak ja wyłączę monitor, poszło do klubu. Poszło do klubu. Poszło chyba do klubu. Dobra, jest w klubie już. Oddało. Nie no, bejtujecie. Bejtujecie. Jest dobrze. Jakaś Brazylia? Brazylia jakaś? Win. Wszyscy piszą win. To może faktycznie coś jest. Nie Brazylia. Top 9 narodowa, czy co, czekajcie, sobie zobaczę podgląd. Portugalczyk? Nie, Portugalczyk to raczej nie jest, nie jest dobry. A czy taki, czy Eusebio? Eusebio to nie jest pewnie. Włoch? To tam jest, Maldini pewnie tylko. Włoch nie. Hiszpan to jest? To Hiszpan jakiś? Z Hiszpanii kto by... Butragueño chyba tylko by był dobry. To tylko Butra by był w miarę przyzwoity. Ale nie wiem, czy to on jest ofensywny. No to może Butragueño właśnie. Też z Anglii. Ja sprawdzę Anglię sobie z ciekawości czystej. Nie jest to Anglii, czy nie bejtujecie? Hiszpania? Butragueño? Butragueño, faktycznie, ej. Inezyjny strzał. Ciekawe ile on kosztuje, bo nie wiem czy go do składu wcisnę. Kurde, no jak na moje ikony to jest to mega dobry traf, szczerze mówiąc. Za Cantone raczej nie, ale może za Guwu jakoś go tutaj dam. Już patrzę. Nie no, jak na moje ikony to jest naprawdę super traf, myślę. Ile on kosztuje? Z 700 tysięcy? Milion? Nie. 650. Myślę, że trochę więcej. Ale i tak jest przyzwoicie. Potestujemy go potem może. A ja zobaczę, czy jeszcze jest jakieś SBC ciekawe. Okej, zobaczę jaki ty budżet masz. Nie napisałeś, to... Też patrzę. Obrona top, to na pewno oprócz tego Wandersona. Wandersona bym wywalił. Ewentualnie, no nie wiem kogo tam można. Takimiego. Nie wiem też jaki budżet, więc ciężko mi powiedzieć. Na pewno... W pierwszej kolejności Wanderson do zmiany. Stoiczko moim zdaniem jest słaby. W sumie tyle, no ewentualnie Carlos Soler, ale i tak ta pomoc będzie dawać radę jeszcze kilka tygodni, to na pewno. Więc myślę, że jest... no Ramos to mnie niszczy w każdym składzie. Lucio tak samo jest kozakiem. Kampania, odkładam pada, że znieś ręce. A to już ten... chociaż ten Fabio jest spoko, ale... Nie, jednak nie jest spoko. Ale Crouch. To jest jego... akcja. Jednak nie. Karny! Strzel! Crouch! Crouch daje ci... Znaczy... Daje na ciebie ogromną odpowiedzialność za wykonanie tej jedenastki. Piotrze, robisz to. Ja... 120... Nie, ja w karnych przegram, widzicie jak ja karny strzelam. Ja chcę w lewo strzelić, on w środek strzela. Dobrze, chociaż strzelam te karne. Myślicie, że znowu w prawo strzeli? Nie, i teraz ja... Patrzcie to, ja nie trafiam teraz. I chłop strzeli i koniec meczu jest. No jednak nie. Obroń to. Lafont, proszę cię, proszę. Roberto Carlos.
Jest, nie trafił. Dzisiaj naprawdę sporo się działo, tyle dobrych paczek, tyle dobrych trafów. Mam nadzieję, że docenicie to łapką w górę. Ja już dziękuję, z wami się już żegnam. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!